Ale właśnie słowo droga jest słowem, które jest jakby szczególnie bliskim, można powiedzieć, synonimem słowa miłość. Bo kochani, warto sobie uświadomić, że to, co jest dzisiaj, to nie jest finisz, to nie koniec, że tak naprawdę dzisiaj nic się nie kończy, ale wszystko się zaczyna. No i to słowo droga jest takim bardzo ważnym słowem dla wszystkich nowożeńców. Dla Mateusza ono się przejawia na różne sposoby, jako że gdzieś też i w jego historii jest owa skautowa droga. Ta miłość, którą dzisiaj sobie ślubujecie i którą chcecie też Jezusowi niejako ofiarować, aby On w niej działał, to jest tak naprawdę odkryty przez was życiowy największy skarb. I tak trzeba na to popatrzeć, jak na tą drogocenną perłę, której się nie da ukraść, obrabować. Więc ta miłość jest czymś szczególnym, czymś, czemu trzeba poświęcić wszystkie siły, po to, by w tej miłości nieustannie wzrastać. Towarzyszą wam dzisiaj wasi bliscy, odprowadzając was niejako tutaj do ołtarza. Zawsze miejcie dla nich też w waszym życiu rodzinnym dużo miejsca i umiejcie poświęcać też im odpowiednio dużo czasu, oczywiście z priorytetem waszym.